Reset Obywatelski. Dorota, nie, przepraszam, Lubomir, myślałem, że przegapiłem i leci w tle. Nic nie przegapiłeś, jest 19, jest wtorek. To jest Azja Inkognita i ja, Blanka Katarzyna Dżugaj, z gościem, ale gość dopiero za jakiś czas. Dzisiaj miał być troszkę inny dobór tematów, ale jak wiadomo, choroby chodzą po ludziach. Na szczęście nie te z koroną na głowie, czyli no po prostu grypa. I kolega Krzysztof Gutowski, którego już znacie, poratował damę w opresji i zgodził się być dzisiaj gościem, a nie za 3 tygodnie, tak jak planowaliśmy. No i stąd dzisiaj odpowiemy na pytanie Maxa Fullera, które padło w komentarzu w zeszłym tygodniu, czyli czy buddyzm jest faktycznie religią pokoju, współczucia i miłości. No tak jak nam się przyjęło, tak jak przyjęliśmy uważać. Dobry wieczór, ahoj, witam wszystkich, tak więc dobry wieczór, mam nadzieję, że rzeczywiście przez te 2 godziny przynajmniej będzie dobry, bo to co za oknem się dzieje to jest jakieś czyste zło. Buddyzm, a co to jest grypa? No była taka choroba, teraz to już wszystko... Wszystko wyparł COVID. No ale wolimy grypę, zdecydowanie. Dobra, no to tak, bo dzisiaj tematem na Julon, ja na nadmiar Krzysztofa narzekać nie będę. No i taka postawa mnie cieszy, bardzo dziękuję Julo, Krzysztof pewnie też ucieszy. Słuchajcie, czyli tak, dzisiaj tematem przewodnim będzie buddyzm. W ogóle dzisiaj Blanka zamienia się w, nie wiem, Śnieżynkę czy Świętego Mikołaja, Świętą Mikołajkę, bo spełniam życzenia, bo będzie buddyzm, odpowiemy na pytanie o buddyzm i odpowiem już potem ja sama bez Krzysztofa. Też było pytanie o kropkę na czole Hindusów. W zeszłym tygodniu to pytanie padło, w związku z czym dzisiaj odcinek dedykowany odpowiedziom widzów. Ale zamiast tego szybki przegląd, co tam się wydarzyło w regionie w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd się nie widzieliśmy. No i cóż, dzisiaj taka świeżynka totalna, dzisiaj Muqtada as-Sadr ogłosił, że jego partia została zwyciężczynią wyborów w Iraku. Partia się nazywa Sairun, nazywana jest tak, znaczy jej członkowie nazywani są sadrystami. Dlaczego to jest takie ważne? To były 5. wybory parlamentarne, one odbyły się w październiku, to były 5. wybory parlamentarne od czasu obalenia reżimu Saddama Husseina. I dlaczego są ważne? Dlatego, że poprzedziły je gigantyczne protesty. Prawdopodobnie, gdyby nie wybuch pandemii koronawirusa, rany, przepraszam, ale z Norymbergi nas ktoś ogląda. Super, witam bardzo serdecznie. Te protesty w Iraku prawdopodobnie trwałyby dłużej, bo rzeczywiście Irakijczycy byli po prostu wściekli, ale wybuchła pandemia koronawirusa, no i wiadomo, zamknęła ludzi w domach. Ten strach jednak był silniejszy niż wściekłość na sytuację i na rząd. Jaka to sytuacja? No, fatalna. Irak od lat usiłuje się pozbierać po wieloletnim konflikcie zbrojnym. Gospodarka leży w gruzach, jest naprawdę źle. Teraz jeszcze doszła do tego pandemia koronawirusa, która w ogóle już przeorała gospodarkę. Ludzie, którzy wracają do kraju po tym, jak zostali wysiedleni przez tak zwane państwa islamskie, wracają, bo nie chcą być uchodźcami, tak? Niektórym w Polsce trudno uwierzyć, ale naprawdę oni najczęściej nie chcą być uchodźcami i żyć w obcym kraju, więc wracają, a tymczasem nie ma już ich domu, albo został zburzony w trakcie konfliktu zbrojnego, w trakcie walk, albo został zasiedlony przez kogoś innego, etc., etc. No a w rządzie korupcja, nepotyzm,
zwłaszcza nepotyzm. Wybory zostały, ludzie wyszli na ulicę, ale te zamieszki zostały dosyć krwawo, brutalnie stłumione przez ówczesne władze, ale no przyniosły ten efekt, że rozpisano wcześniejsze wybory. Teoretycznie od tylko kilka miesięcy, chyba coś koło pół roku, ale mimo wszystko jednak wcześniejsze i to zwycięstwo, można mówić o jakimś tam zwycięstwie. No i co? Niespodzianki nie było, wybory przebiegały naprawdę pod ścisłym jakimś takim rygorami bezpieczeństwa, nawet tak, że niektóre punkty wyborcze były drutami kolczastymi otaczane na czas głosowania. Oczywiście byli obserwatorzy i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko było oskarżenie o fałszowanie wyborów, ale to za chwileczkę. No i co? I bardzo szybko się okazało, że niespodzianki nie będzie, nie było niespodzianki. Rzeczywiście wygrała partia Sadrystowska, wygrała Sajrun, czyli partia bardzo mocno antyirańska, ale też mająca swoje za uszami. Tak? Ludzie są już zmęczeni tą dominacją jednej partii i je zobaczyli, że nawet zmiany w ordynacji wyborczej niewiele dadzą i tak naprawdę nie dopuszczą zbyt innych kandydatów, no to po prostu zbojkotowali wybory. I wynik jest taki, że dzisiaj Muqtada as-Sadr powiedział, że jego partia zdobyła 73 z 329 miejsc w parlamencie. Czyli niewiele się zmieni. Jedyną niespodzianką, chociaż też nie taką za bardzo dużą niespodzianką, jest to, że główny rywal Sajrunu, czyli Sojusz Fatah zdobył, no dostał łupnia, ponieważ zdobył tylko 17 mandatów, a miał ich 43 albo 48, także no dostał łupnia i to wyraźnie pokazuje, że Irakijczycy są bardzo mocno zmęczeni ingerencją Iranu w sprawy wewnętrzne Iraku. No zobaczymy teraz, ostatecznie te wybory musi zatwierdzić Sąd Najwyższy, no ale tutaj raczej nie będzie żadnego sprzeciwu ze strony sądu. Wszelkie oskarżenia Sojuszu Fatah o fałszywanie wyborów no raczej się nie potwierdzą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będziemy tutaj w Azja Incognita monitorować sytuację. Jest to o tyle niebezpieczne, że jeżeli sytuacja w Iraku się nie zmieni, to uchodźców będzie więcej. Co jest oczywiste, ponieważ bardzo często teraz są to po prostu uchodźcy, gdzie trafia kasa z ropy irackiej. Kapitanie, a jak kapitan sądzi? No już mówiłam o nepotyzmie i korupcji i przenosimy się teraz do Japonii. W Japonii dzieje się nieco lepiej, ale Japonia chce się dozbroić, czyli chce zwiększyć budżet na dodatkową obronę. Kishida Fumio, czyli nowy premier, zapowiedział, że to będzie prawie 7 miliardów dolarów. I to ma być zarówno zakup sprzętu. Ja nie będę wam wymieniać sprzętu, ponieważ nie jestem ekspertką wojskowości i szczerze mówiąc niewiele mi to mówi. Natomiast wiadomo, że to będzie jakiś tam zakup sprzętu, to będzie modernizacja infrastruktury, jakieś instalacje wojskowe ulepszane i tak dalej, i tak dalej. Premier twierdzi, że chodzi o, tutaj cytuję, mam nadzieję, że dokładnie, niepokojącą aktywność ze strony Korei Północnej, Rosji oraz Chin. No wiadomo, że chodzi głównie o Chiny, które są w tej chwili
hegemonem w Azji, zwłaszcza odkąd Indie są bardzo mocno osłabione po pandemii koronawirusa. Trzeba przypomnieć, że Japonia ma się czego obawiać, ponieważ Japonia jest częścią tak zwanego kładu, czyli czterostronnego dialogu w dziedzinie bezpieczeństwa. W skład tej organizacji wchodzą Stany Zjednoczone, wchodzi Australia, Japonia i Indie. Chińczycy pewnie już uruchomili swoją maszynkę propagandową. Ja myślę, że Chińczycy tej maszynki nigdy nie wyłączali, ani nie pauzowali. Ona cały czas pracuje. Natomiast Japonia faktycznie ma się czego obawiać. Oficjalnie kład jest po prostu paktem na rzecz bezpieczeństwa w regionie, ale wiadomo, że chodzi o kwestie Chin. Julo, czyli w Japonii rodzi się coś, co miało już miejsce w XVIII wieku, gdy rodził się japoński nacjonalizm nakierowany głównie przeciw nowinkom z Chin. Chyba nie do końca, bo tutaj się nie do końca się zgodzę, bo teraz to po prostu jest kwestia samoobrony. Wtedy to była kwestia raczej... No tak, to był ten nacjonalizm, to było budowanie nowej tożsamości państwa i takie zamykanie się. Japonia miała w swojej historii tendencję do zamykania się, kilkakrotnego zamykania się na świat, zostawiania tylko małej wysepki do kontaktu głównie z Holendrami. Ale więc tej sytuacji mnie nie porównywano. Teraz po prostu Japonia się boi, bo Chiny rosną w siłę. Chiny się tam mocno przytulają do Rosji, chociaż raczej należałoby powiedzieć, że to Rosja przytula się do Chin, także to tę sytuację należy mocno monitorować i trzymać rękę na pulsie. No ale skoro jesteśmy przy Chinach, w zeszłym tygodniu, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to bardzo polecam poprzedni odcinek Azja Inkognita. Moją gościnią była dr Katarzyna Sarek i rozmawiałyśmy o cenzurze w Chinach. I bardzo tam się kilkakrotnie pojawiła kwestia znikania niewygodnych dla partii celebrytów, ludzi, zjawisk, a nawet hashtagów. No i właśnie, i wtedy... I teraz znowu ktoś został zniknięty. A mianowicie w Hongkongu zostali, no dobra, z platformy Disneya, Disney Plus, która właśnie niedawno, chyba z miesiąc temu, zadebiutowała w Hongkongu, zniknął jeden odcinek Simpsonów. Zauważyli to fani tej kreskówki. Zniknął odcinek konkretnie ten, w którym rodzina Simpsonów wyprawiła się do Chin, a konkretnie na plac Tiananmen, gdzie, jak wiadomo, były się brutalnie stłumione protesty mieszkańców przeciwko polityce partii. Simpsonowie byli na placu Tiananmen, gdzie zobaczyli wielką tablicę z napisem: w 1989 roku tutaj się nic absolutnie nie wydarzyło, co było to oczywiście kpiną z cenzury chińskiej, która wszelkie wzmianki o masakrze na placu Tiananmen, czy słynnym Tankmen na przykład, ostatnio to było dosyć popularne. Dzień dobry redaktorze Radosławie, Lady in Red. No a dzisiaj tak właśnie na czerwono. Wiesz, to teraz patriotycznie, a patriotyczny kolor powinien spodać z białym, no ale dobra. Pierwszy krok zrobiony. No, więc w każdym razie Simpsonowie, ten odcinek Simpsonów zniknął, nie ma go. Jak na razie Disney Plus się do tego nie odniósł, natomiast wiadomo, że chodzi o nowe prawo w Hongkongu, które zostało przeforsowane chyba z miesiąc temu i odnosi się właśnie do cenzury w kinematografii. To tyle, jeśli chodzi o taki szybki przegląd, a teraz chwilowo
Tak, tutaj widzę, że w komentarzach się pojawiła co prawda książka niezwiązana z Azją, czyli Ludowa historia Polski, tak? Ja właśnie też jej jeszcze nie czytałam, a podobno jest rewelacyjna i też się do niej przymierzam, ale tutaj widzę, że zdominowała nam komentarze. Julo, jeszcze odnośnie się do Jula. Nieopalona, czyli prawie biała. Patriotyczna jestem. No. Julo, jeśli chodzi o Japonię jeszcze, wtedy też było podłoże wiary, wtedy też się bali, strach to strach. Tak, no wtedy było podłoże wiary, ale to była też kwestia tego, że próbowano z Shinto zrobić religię państwową i zrobili coś w rodzaju Shinto nacjonalistycznego, Shinto narodowego i to ten też możemy kiedyś w sumie zrobić odcinek programu. No tam pomysł na gościnie, więc to no są zbliżone sytuacje, ale jeszcze, no ja się będę opierać, że to jednak nie jest to samo. Słuchajcie, na pewno słyszeliście o aferze z nową kampanią, to już się przenosimy na chwileczkę do naszego świadka tutaj zachodniego, ale tylko na chwileczkę. Na pewno słyszeliście o aferze z kampanią mówiącą o przemocy wobec kobiet. Tam wykorzystano wizerunki między innymi Kate Middleton i Kamali Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Jak wykorzystano? No, zrobiono im specjalny makijaż, który sugerował, że zostały pobite. Ja dzisiaj czytałam wątek na fanpage'u Feminoteki i tam dosyć mocno administratorka skrytykowała to, że znowu się mówi o ofiarach zamiast mówić o oprawcach, no ale ja się tutaj nie do końca zgodzę, bo jak się nie przestanie mówić o ofiarach, no to się... No nie wiem, jak można to zrobić. Oczywiście też trzeba mówić o tych, którzy... Którzy tej przemocy się dopuszczają, ale no jednak ofiara powinna być w centrum tego. Ja wiem, że w pewnym momencie te plakaty z pobitymi kobietami niestety mogą się znudzić, ale no jeszcze chyba ciągle powinniśmy o tym mówić, ale to nie jest temat. Chodzi mi o to, że oczywiście wizerunki zostały wykorzystane bezprawnie, więc ja ich nie będę pokazywać, natomiast to mnie zainspirowało do pokazania Wam pewnej kampanii, która ma już kilka lat, kampanii z Indii, skoro już mówimy o Indiach. Spójrzcie proszę na to zdjęcie, które tutaj właśnie, o, to jest bogini Durga, jedna z najważniejszych bogiń w panteonie hinduskim, zwłaszcza w moim ukochanym stanie Bengal zachodnim. To jest, jak widzicie, bogini wojownicza, jeździ na tygrysie, jej wahano, czyli pojazdem, brzydko mówiąc, jest, Boże, tygrys, bo to jest lew, a powinien być tygrys. Natomiast ona ma tutaj broń, ponieważ została wyposażona w tę broń przez bogów do walki z demonami, czyli Durga ma bronić ludzi i przed wszelkim złem. Wojownicza bogini, jedna z obecnie takich ikon feminizmu. Jak zobaczymy drugie zdjęcie tej bogini, jak się przyjrzymy za chwileczkę, to zobaczycie, że z tą wojowniczą boginią, która stała się no, ikoną feminizmu w Indiach, no, jest coś nie tak. Ona została pobita, tak? Doświadczyła przemocy i nie ze strony demona, tylko jest ofiarą przemocy domowej. W tej kampanii, która, tak jak powiedziałam, ona chyba już ma z 5-6 lat, nosi nazwę Abused Goddesses, zainicjowała ją organizacja Save Our Sisters indyjska. Ona się wzorowała na pierwszej kampanii dotyczącej przemocy wobec kobiet z Arabii Saudyjskiej. I tam są jeszcze dwie boginie. Teraz Asia, gdybym mogła Cię prosić o następną boginię, też bardzo ważne boginie, wybrano takie najważniejsze dla hindusów.
Tak, jest. To jest bogini Lakshmi, czyli bogini, która uważana jest za żonę Wisznu, potężnego bóstwa. To jest bogini szczęścia. Niedawno świętowali w Indiach Hindusi jej przyjście w trakcie święta Diwali, o którym Wam mówiliśmy właśnie z Krzyśkiem, z Krzysztofem, który dzisiaj będzie za chwilkę. I teraz znowu możemy się na kolejnym zdjęciu z bliska przyjrzeć twarzy bogini, bogini uwielbianej przez Hindusów, bogini szczęścia, która też została ofiarą przemocy domowej. No i wreszcie trzecia bogini, to jest bogini Sarasvati, bogini wiedzy, mądrości. Wszyscy studenci jej wystawiają ołtarzyki, jak mają egzaminy. Też potężna, piękna, bardzo samodzielna bogini, tutaj gra na binie. I jak zobaczymy bliższe zdjęcie, na zbliżenie jej twarzy, to też zobaczymy, że padła ofiarą przemocy domowej. Jest ewidentne ślady pobicia. Ta kampania wywołała burzę, no bo jakżeż można, te boginie, te ikony ukochane, wspaniałe, silne, no ale właśnie o to chodziło, tak? O to chodziło, żeby pokazać, że być może niedługo ofiarą przemocy na tle płciowym padną także kobiety, do których się na co dzień mężczyźni modlą. To jest ten dualizm w postrzeganiu kobiet, które w Indiach, które z jednej strony są uważane właśnie za Shakti, za tę boską moc, za tą boską energię, która daje, jest zrównoważona z wielką boginią, czyli matką ziemią, a z drugiej strony przez to właśnie też, że to życie może dawać jak Matka Ziemia, jest traktowana jako istota no, drugiej, trzeciej, czwartej kategorii. Więc z jednej strony możemy zobaczyć przepiękne boginie, przepiękne posągi bogini obnoszone po mieście, a zaraz zobaczymy kobietę, która pada ofiarą gwałtu czy pobicia, bo jest tylko kobietą, bo jest istotą totalnie zależną od mężczyzny. 70% kobiet ponoć w Indiach, takie są badania, 70% kobiet w Indiach pada ofiarą przemocy domowej. Co rozumiemy przez przemoc domową? To jest przede wszystkim pobicie. To jest gwałt, zabójstwo związane z posagiem, no, raczej wymuszaniem posagu, czyli tak zwana śmierć, wypadek w kuchni, niestety. Wypadek w cudzysłowie. To jest znęcanie się fizyczne, to jest wreszcie zbrodnie honorowe. No, gwałt małżeński to ciągle jeszcze nie jest postrzegany społecznie jako przemoc. 50% społeczeństwa według niektórych statystyk, ale takich raczej to media robiły takie badania i chyba Hindustan Times, o ile pamiętam, wychodzi na to, że 50% społeczeństwa, i to niezależnie od płci, uważa w Indiach, że mąż czasami no po prostu musi zastosować do żony agresję fizyczną. Oczywiście jest prawo, ono zostało wprowadzone bodajże w 2005 roku, które no bardzo mocno penalizuje wszelkie formy znęcania się mężczyzny nad żoną. Chodzi także o przemoc psychiczną i ekonomiczną. No to prawo, wiadomo, różnie działa. Do takiej świadomości ludzi na Zachodzie przebiła się zwłaszcza kwestia gwałtu. Ponoć co 34 minuty w Indiach gwałcona jest kobieta, i to też wynika z tego niskiego statusu kobiet.
Co więcej, w pewnym momencie około 2016 roku ta liczba przypadków przemocy wobec kobiet zaczęła rosnąć, ale niekoniecznie musi to oznaczać, że rzeczywiście przemoc się zwiększyła, jest eskalacja, tylko że po prostu więcej przypadków się zgłasza, ponieważ od sprawy, słynnej sprawy gwałtu na Jyoti Singh, dziewczynie, która w Delhi padła ofiarą gwałtu zbiorowego i zmarła na skutek obrażeń, coś się zaczęło zmieniać. Zmieniać się zaczęło postrzeganie kobiety i postrzeganie kwestii przemocy wobec kobiet. To przestał być temat tabu w społeczeństwie. Po prostu. Zaczęło się o tym mówić w mediach, zaczęło się o tym mówić na uczelniach, organizuje się debaty na ten temat, zaczyna się pisać o tym więcej, a przede wszystkim, niestety, przede wszystkim mówi o tym kino. I to nie kino artystyczne, o którym mówiłam w zeszłym tygodniu, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to zapraszam do odsłuchania ostatniego odcinka, ale także to kino głównego nurtu, kino mainstreamowe, czyli to, które najbardziej na to wpływa na taką świadomość Indusów. Jak kastowość na to wpływa, to znaczy na przemoc wobec kobiet? Moim zdaniem nie wpływa. To nie jest tak, że Brahmin to jest bardziej kulturalny i on nie uderzy żony. Absolutnie nie. Swoją drogą Brahmini mieli swoje za uszami, a nawet na przykład w Bengalu Zachodnim oni mieli prawo, był taki zwyczaj kulinizmu, mieli mnóstwo żon, żenili się tylko i wyłącznie dla posagu, zostawiali je, często widzieli narzeczoną czy żonę tylko w dniu ślubu i tak je zostawiali, brali, przepraszam, brali pieniądze z posagu i no i znikali z życia dziewczyny. Czy na całym terenie Indii jest taki bandytyzm? Nie, oczywiście, że nie. Na przykład oczywiście to jest tak, że to dużo zależy od regionu. Są statystyki, w tej chwili ich nie pamiętam, gdzie jest najwięcej, gdzie jest najmniej. Zresztą myślę, że to dopiero się na karmienie kota. Ach, wiem, przepraszam, Julo, wiem, miauczał, ale on dopiero co jadł, marudzi. Dzisiaj ma taki humor i marudzi. Przerwa muzyczna będzie za chwileczkę, tylko skończę wątek. Także są regiony Indii, w których ja sama nie jeżdżę, w których jeżdżę wyłącznie, że tak powiem, w towarzystwie, a są regiony Indii, takie jak Kerala czy Bengal, gdzie jeżdżę sama i po prostu się nie boję, ale w Delhi to Krzysiek jak musi ze mną za rączkę chodzić, bo jak raz spuścił mnie z oka, to no, było niefajnie. No i mówi się coraz więcej o tej przemocy wobec kobiet w Indiach, mówi się w kinie, mówi się w mediach i mówi się właśnie poprzez kampanie społeczne. Dzisiaj na Kulturazji zamieściłam artykuł, jeśli chcecie troszeczkę więcej o tych kampaniach poczytać, to zapraszam na Kulturazję. I w tej chwili tutaj patrzę, ale nie, już nie ma żadnych pytań. W takim razie zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę, a potem przenosimy się już do Krzyśka, przepraszam bardzo, czekaj, Lubomir w Delhi. No w Delhi tak, w Delhi sama po ulicach nie chodzę. No nie ukrywam, przyznaję, zwłaszcza po zmroku. Natomiast w Kalkucie czy w bez problemu, po nocach się szlajem, więc no to zależy od regionu. W Kerali byłam sama z koleżanką, robiłyśmy badania naukowe, łaziłyśmy wszędzie i też nie było problemu, także to jest kwestia no być może regionu, chyba tak. Dobra, więc teraz przerwa muzyczna, a potem temat odcinka, czyli buddyzm jako religia pokoju i mój dzisiejszy gość, czyli Krzysztof Gutowski. Widzimy się za chwilę.
looking at the sky. Flew by, and the stars and true bone. Oh life, beauty that I'm getting from nature, chemistry in the oven. Inside us. Okay, witamy po przerwie i od razu witam. Aha, kot nakarmiony i w ogóle cudownie, że tutaj dbacie o resetowe koty, ale on jest naprawdę. On jest naprawdę nakarmiony, tylko jest po prostu marudą. A jak się obudzi, to wstaje i mówi: mamo, mamo, przytul. No i. I tak, o. Dobra, to tyle o moim dziecku futrzastym. Witam mojego dzisiejszego gościa, Krzysztof Gutowski, indolog, religioznawca z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysiek, w zeszłym tygodniu padło pytanie od jednego z naszych widzów, że czy rzeczywiście buddyzm jest religią pokoju. I ja się strasznie zachwyciłam tym pytaniem i też zaczęłam myśleć, że właściwie skąd się wzięło takie przekonanie, że buddyzm jest religią pokoju. Dlaczego jest z tym kojarzony? To jest bardzo dobry PR, jak zwykle. No przede wszystkim chyba nasze skojarzenia z buddyzmem no nie są jakieś bardzo długie, tak? To znaczy tutaj
raczej nie mamy skojarzeń z tradycją buddyjską, które będą, nie wiem, tutaj sięgały jakiegoś głębokiego średniowiecza. Myślę, że przede wszystkim to jest związek właśnie z spokojem i ze spokojem, no to są lata 60., tak? To jest szeroko rozumiana cała kontrkultura lat 60., szukanie właśnie jakichś takich alternatyw światopoglądowych w systemach filozoficznych, religijnych Azji, a co za tym idzie, no idealizowanie tych systemów, wyciąganie tego, co tak naprawdę mogłoby być użyte jako taka przeciwwaga dla tradycji, nawet nie wiem, czy w latach 60. judeochrześcijańskiej, ale powiedzmy takiej zachodniej, amerykańskiej przede wszystkim. No wtedy też pojawiają się właśnie różnego rodzaju nauczyciele ze wschodu, tak, coraz więcej rzeczy się tłumaczy, coraz więcej rzeczy się pojawia na rynku zachodnim i też te idee, które w różnych systemach filozoficzno-religijnych Azji, czy powiedzmy tutaj Azji Południowej są obecne, no one też są w jakiś sposób podbite, tak, i wyciągnięte na wierzch, co nie zmienia faktu, no, że wiele tych tradycji rzeczywiście ten element niekrzywdzenia, bo chyba nie samego pokoju, ale właśnie niekrzywdzenia w sobie jakoś zawiera, pielęgnuje, przynajmniej na poziomie tekstów. Tak. Ascetyczni mnichowie, właśnie ten spokój, brak pośpiechu, to zmyliło Europejczyków, czyli PR. Tak, dokładnie, dokładnie, PR, tak. I to trochę było zrażone. Tak, nie, no wiesz co, jeszcze tak, może rzeczywiście oprócz tych lat 60., tak żebyśmy sobie spojrzeli, co rzeczywiście w tym jest. Ponieważ te tradycje, które gdzieś w Azji Południowej się narodziły, przede wszystkim będziemy mieli tutaj buddyzm, dżinizm, czyli drugą taką tradycję, która no, z powodu przede wszystkim braku wsparcia ze strony władców i jakiejś takiej małej zaradności mnichów, no nie stała się taką potęgą na cały świat jak buddyzm, ale buddyzm, dżinizm i później hinduizm pod wpływem między innymi tych dwóch religii, rzeczywiście taki ideał niekrzywdzenia, to co będziemy najczęściej znać pod nazwą ahimsa, w sobie no, pielęgnowały, tak? Czy wykształciły takie przekonanie, że rzeczywiście krzywdzenie innych istot jest czymś nagannym. Nie jest to może jakieś straszne nowum w systemach etycznych świata, natomiast rzeczywiście to w jakiś sposób było obecne i widoczne, ponieważ do takiej bardzo silnej praktyki, bardzo intensywnej i dość skrupulatnej praktyki ahimsy byli zobowiązani przede wszystkim mnisi i mniszki obydwu tych systemów filozoficzno-religijnych, czyli buddyzmu i dżinizmu. Tak, więc to było widoczne, więc to na pewno musiało być widoczne zarówno dla wyznawców świeckich, jak i dla Europejczyków, którzy się tam pojawiali. Ważne jest też to, żebyśmy właśnie pamiętali zawsze o tym, że ta bezwzględna ahimsa, czy w tradycji buddyjskiej południowej avihimsa, że ta zasada niekrzywdzenia obowiązuje przede wszystkim te osoby, które decydują się na życie mnicha lub mniszki. Tak? To znaczy wyznawcy świeccy nie są zobowiązani do jakiejś ahimsy, tak? do tego niekrzywdzenia. Oni oczywiście są do tego zachęcani. W praktyce buddyjskiej mamy takie 5 zaleceń, przykazań czy 5 powstrzymań i rzeczywiście jednym z nich jest powstrzymywanie się od zabierania życia. Ale nie jest to jakiś element, powiedziałbym, no taki doktrynalnie absolutnie kluczowy dla wyznawców świeckich. Konsekwencje są bardzo praktyczne, ponieważ odbieranie życia czy krzywdzenie innych istot po prostu sprawia, że kumuluje się ten negatywny ładunek karmiczny, a zatem po prostu ten czyn sam z siebie ma negatywne konsekwencje w kolejnym wcieleniu. Ale no, wyznawcy świeccy do tego nie są zobowiązani, co też oczywiście wiąże się, nie wiem, chociażby z takim mitem o wegetarianizmie buddyzmu. Sam Budda no, zakończył swoje życie, ponieważ zjadł gulasz wieprzowy, ponieważ nie mógł go odmówić, tak? Nie mógł go odmówić. No, dostał od wyznawcy świeckiego i
i musiał to zjeść, tak? A zjadanie mięsa w Indiach nie jest bezpieczne. Myślę, że było o wiele mniej bezpieczne w 400 roku przed naszą erą. Także tutaj musimy o tym pamiętać, że oczywiście mamy propagandę, powiedziałbym, i dobry PR z lat 60. i właśnie spożywających różne substancje psychoaktywne nad brzegiem Gangesu Europejczyków i Amerykanów, z których część została, włócząc się tam do dziś. I oczywiście ten, powiedziałbym, element wizerunkowy, czyli po prostu wykorzystywanie jakichś elementów myśli buddyjskiej na Zachodzie, czy kojarzenie buddyzmu z tym. No i ten element, który rzeczywiście jest charakterystyczny dla systemów wierzeniowych Azji Południowej, czyli ta zasada niekrzywdzenia jako coś bardzo ważnego, intencji przede wszystkim stojącej za krzywdzeniem. Tak? Tutaj będzie nacisk położony na to, a nie na samo działanie, co myślę, że nam jeszcze dzisiaj się pojawi. Jezu, przepraszam, tutaj za chwilę może być afera. Ja chyba naprawdę się muszę przenieść z realizacją tego programu do studia, bo teraz przyszedł nie tylko dziecko przyszło, ale i siostrzeniec, w związku z czym za chwilę może być afera. Ostrzegam, żeby nie mówić, że ja tutaj głodzę koty. Ja chciałam tylko jeszcze wrócić do tego PR-u na chwileczkę. Właśnie, znaczy tutaj teraz jeden jest na szafce. Słuchaj, bo teraz tak, ja mam wrażenie, że ludzie z Zachodu będą używać tego określenia, ono nie jest totalnie precyzyjne, ale już trudno, że my mamy taką skłonność do orientalizowania to chyba, nie wiem, czy to... A, to nie do mnie. Mamy taką skłonność do orientalizowania i... Kisielek! Dobra, że tak powiem, Asia mnie przekonała, żeby jednak robić ze studia. Kisielkiem można mnie zwabić do studia. Natomiast mam wrażenie, że ludzie z Zachodu bardzo lubią orientalizować i brać z tej kultury orientalnej to, co nam odpowiada, bez jakiegoś takiego głębszego zagłębiania, bez większego zagłębiania się w temat. I stąd takie właśnie to pojęcie, że jak kiedyś powiedziałam, że buddyści jedzą mięso, to wielkie oczy, że co? Jak to? No. Bo po prostu się tak po łebkach to traktujemy. No tak, no. Potem jeszcze się okazuje, że buddyści nie medytują, tak? Że w zasadzie najwięcej buddystów to medytuje na Zachodzie. No bo... To nie jest praktyka wyznawców świeckich. To chyba też sobie mówiliśmy, nie wiem, czy tutaj mówiliśmy kiedyś chyba, ale tak, mówiliśmy o jodze. Tak, że rzeczywiście no, tak samo z praktyką medytacyjną buddyjską jest, tak? To znaczy buddyści zaczęli praktykować trochę w ramach jakichś takich różnych ruchów reformatorskich w XIX wieku, ale zasadniczo wyznawca świecki idzie przed figurką Buddy, zapala świeczkę, nie za bardzo się zastanawia, jaki jest status tego Buddy, czyli czy on tam sobie partycypuje w naszej rzeczywistości, czy po nirwanie już nie. No, wyznawca świecki ma zebrać pozytywny karman na kolejne wcielenie. I tyle. Także rzeczywiście, no, mamy taką tendencję, żeby te rzeczy wyciągać. No. Jak najbardziej. Katarzyna, na szafce są koty czy dzieci? No więc koty to dzieci w moim przypadku. Ja jestem tą taką matką niepolką, która ma tylko dzieci kudłate. Z ogonami. Mam małe szatany. Mam swojego kota Neko, przygarniętego. I siostrzeńca, bo mieszkam obecnie chwilowo z siostrą i siostrzeńcem, też kudłatym. Czy jeśli chodzi o buddyzm i tą jego taką wojowniczą stronę, ja mam wrażenie, że religia, póki się religia z tronem nie zaprzyjaźni za bardzo, to ona się może jakoś tam jeszcze rozwijać bez tej właśnie wojowniczej strony. Czy myślisz, może to truizm, nie wiem,
ale czy do zasady jest tak, że jak jest sojusz tronu i ołtarza, to religia musi się, nie wiem, zszowinizować albo znacjonalizować? Czy to jest, czy tak musi być? Ojoj. Czy tak musi być? Nigdy nie mów nigdy, ale trudno byłoby chyba wskazać takie przykłady z naszych dziejów, gdzie się tak nie stało. To znaczy oczywiście to jest tak, że w wojnach religijnych nigdy nie walczą religie, tylko zawsze walczą ludzie. Tak sobie, taki truizm kolejny, ale to tak jest. To znaczy no, systemy wierzeniowe sobie funkcjonują, tak? Są jakimś takim konstruktem ideowym, a zawsze za tym stoi ograniczona X liczba konkretnych jednostek, tak? które po prostu działają. I myślę, że zawsze jest tak, że w ramach osób, które się identyfikują z jakimś systemem światopoglądowym, będziemy mieli te osoby, które po prostu będą to wykorzystywały świadomie lub nieświadomie, ale jako właśnie pewne uzasadnienie przemocy czy jakiejś takiej formy agresji. Także myślę, że jak najbardziej. No, trudno by było mi znaleźć jakiś taki przykład, w którym przykład religii czy systemu religijnego, który nie ma tego marginesu, tak, jakiegoś, na którym znajdują się osoby negatywnie, wrogo nastawione, otwarcie wrogo nastawione do innych systemów religijnych. Ale okej, w porządku. Czy zawsze tak musi być, że jeżeli religia chce się... Nie zgadzam się. Znaczy, ty uważasz, że jeżeli religia chce się rozwijać, to musi się, że tak powiem, zaprzyjaźnić z władzą polityczną. Tak, tak. No dobra, ale nie każda religia chce się rozwijać. Myślę, żeby... No tak. Nie każda religia możemy jest... mieć taki przypadek, że niektóre religie nie chcą się rozwijać, ale myślę, no że te ale... religie, nie, które, Krzysiek, które nie... chcą... No. Nie, ale nie każda religia jest religią misyjną, tak? Mamy hinduizm, który przynajmniej w założeniu nie jest religią misyjną. Nie powinien być, bo przecież albo się rodzisz w systemie kastowo-warnowym, albo nie. I już koniec. Mamy judaizm, który nie jest religią misyjną. Mamy druzów na Bliskim Wschodzie, no więc okej, można powiedzieć, no dobra, druzowie to jest jakaś niszowa religia. Mamy aleuitów, więc to są, okej, dobra, no to są religie niszowe, ale możesz powiedzieć, że się nie rozwijają. No, nie wiem, czy to masz na myśli. Nie prowadzą ekspansji. Tak, no to myślę, że tutaj byśmy mieli gdzieś ten wspólny mianownik, czyli jeżeli religia chce się rozwijać, wychodzić na zewnątrz, prowadzić ekspansję jakąś, to myślę, że musi mieć wsparcie instytucjonalne, państwowe, jakieś takie polityczne, żeby tę przestrzeń do ekspansji sobie torować. No, w sytuacji, gdy rzeczywiście religia ma charakter etniczny, tak, jakiś taki z definicji ograniczony do no właśnie z definicji ograniczony. Tak, chciałem powiedzieć, że ograniczony do ograniczonej liczby osób, ale rzeczywiście, tak, jakiś limitowany zasięg i nie ma aspiracji do tego, żeby na zewnątrz wychodzić, bo jest na przykład jakąś doktryną ezoteryczną albo no, ograniczoną do narodu czy do osób, które z danym miejscem są związane, no to może ten sojusz ze światem politycznym nie musi być tak silny i nie jest wymagany, ale w większości przypadków, gdzie mamy religie, które chcą poszerzać swój zasięg terytorialny, ideologiczny, jakikolwiek inny, to no, jakieś wsparcie polityczne musi być. No to widać chociażby, gdy sobie spojrzymy na te systemy religijne, które takiego wsparcia nie miały i po prostu zniknęły. Tak, to mogą być Adziwikowie w Indiach, którzy po prostu nam nagle znikają. To może być dżinizm, który zatrzymał się i został religią indyjską, bo no, najprawdopodobniej w pewnym kluczowym momencie nie dostał, że tak powiem, wsparcia od radżów czy radziów i nie wyszedł tak jak buddyzm. Nie? Buddyzm się bardzo szybko połączył tutaj z władzą polityczną i z kupcami. Mógł sobie tym jedwabnym szlakiem
przez Gandharę wyskoczyć i tak naprawdę stać się dominującym elementem, niejednorodnym, ale dominującym elementem światopoglądowym w Azji, to znaczy takim, który rzeczywiście ten zasięg terytorialny miał największy, bo mamy przecież od południowej Syberii i od Iranu aż po Japonię i aż po Indonezję. No więc tak to wygląda, no. Tak mi się wydaje. Oczywiście mogą te religie funkcjonować bez tego wsparcia, ale wtedy z definicji swoje możliwości ograniczają i tak. To jest komentarz Tomasza. Judaizm też jest raczej zamknięty etnicznie. No właśnie o tym mówiliśmy, że to nie jest religia misyjna. Padło to, że polskie chrześcijaństwo też nie jest misyjne, a chrześcijaństwo jest wybitnie misyjną religią i to przez ten charakter misyjny właśnie mamy mnóstwo, mówiąc delikatnie, problemów. I to od początku istnienia chrześcijaństwa. Myślę, że chodziło o to, wiesz co, i to rzeczywiście bym się po części zgodził, to znaczy i z tobą, i tutaj z komentarzem, ponieważ w momencie, w którym nasze chrześcijaństwo staje się narodowe, a nie katolickie, tak, nie powszechne, to znaczy rzeczywiście skupiamy się na obronie tego, co mamy wewnątrz, nie? I jakby wzrok jest do środka i patrzymy, co się dzieje na podwórku i jak oczyścić dom. A tak naprawdę myślę, że nie ma takiej silnej perspektywy, nie wiem, opierającej się na prowadzeniu akcji na zewnątrz. Ale... Tak, okej, okay, rozumiem. Rzeczywiście to ma sens, tak. Ale to nowy chyba trend, nie, pani przepraszam, że tak jakby Blanko. Zgadzając się z tobą, że to nowy trend, tak, no bo jeszcze w dwudziestoleciu chyba to chrześcijaństwo, ten było takie bardziej no tak. ekspansywne, jak było na kogo tę ekspansję prowadzić. No tak. Dobra, no to w takim razie proste pytanie, albo nie, znaczy, pytanie proste, zobaczymy co z odpowiedzią, może nie być taka prosta, czy buddyzm ma obecnie twarz Dalaj Lamy? Tą łagodną, współczującą, ciepłą, czy słynnego Birmańczyka, który niedawno został przez huntę wypuszczony na wolność, Asina Wiradhu? Jedną i drugą. Zależy, kogo, na kogo się trafi na ulicy. Ponieważ... Słychać mnie? Tak. Słychać mnie? Dobra, okej, okay, tak. Mam jakieś lagi. Dobrze, więc będę mówił. Najwyżej z opóźnieniem, ale będę. Mów. Więc myślę, że tak, myślę, że to zależy, kogo spotkamy na ulicy i że, że idąc po ulicy któregokolwiek z państw, gdzie buddyzm jest tradycją dominującą, no możemy i Dalaj Lamów, i takich nieco mniej przywiązujących się do doktryny Ahimsy mnichów spotkać. Związane jest to przede wszystkim z tym, że właśnie na wielu tych obszarach ten buddyzm bardzo mocno związał się z teorią o narodzie, tak, z doktryną jakąś, czy z przekonaniem o istnieniu narodu, czy z koncepcją konkretnego narodu. Tak jest w Birmie, Mianmie. Ja zresztą tak jak chyba ty, nie mam problemów emocjonalnych z używaniem terminu Birma. Oczywiście państwo współcześnie nazywa się Mianma i okej. Okay. Natomiast no, historycznie i kulturowo Birma jest nazwą, która u nas funkcjonuje i nie ma jakiegoś negatywnego charakteru, przynajmniej ja nigdy jakichś negatywnych uczuć z nazwą Birma nie łączyłem. Także powiedzmy, że mówimy tutaj o historyczno-kulturowym obszarze Birmy, obecnie Mianmy. Natomiast tak jest w Mianmie, w Birmie, tak jest na Sri Lance i o tym trzeba pamiętać, że rzeczywiście to są te obszary, w których buddyzm jako tradycja religijna dominująca oczywiście został z dominującą grupą etniczną bardzo szybko powiązany. Jeżeli chodzi o Mianmę, no to przede wszystkim mamy tutaj problem z Rohingya, tak, z muzułmanami na północy i to ostrze
ostrze buddyjskiego nacjonalizmu jest przede wszystkim wymierzone w muzułmanów, ponieważ tutaj mamy takie przekonanie o tym, że Birma, Mianma jest zagrożona, tak, i że tutaj również ci muzułmanie mianmarscy, birmańscy, dlatego... Nie pytaj, błagam. Że ci muzułmanie birmańscy no, stanowią zagrożenie porównywalne z bojownikami Al-Kaidy. No i właśnie na tym się to opiera, tak? To znaczy w Mianmie to będzie oczywiście wymierzone w te mniejszości etniczne i takie przekonanie będzie części mnichów przyświecało, że musimy bronić naszego obszaru, musimy bronić tego państwa, w którym dharma, czyli nauka buddyjska, dhamma, króluje od setek lat, tak? Musimy bronić przed właśnie tym zagrożeniem, które jest. Jest to, powiedziałbym, dość powszechne przekonanie u buddystów, ponieważ w wielu tekstach buddyjskich jest mowa o tym, że nauka Buddy będzie trwała, będzie obecna na ziemi przez bardzo ograniczony czas, a zatem jest u buddystów od samego początku takie trochę apokaliptyczne przekonanie, przeświadczenie, że kiedyś ta nauka buddyjska wygaśnie, tak? Że my musimy bronić tej nauki buddyjskiej przed zanikiem. I w Mianmie rzeczywiście takie oblicze nacjonalizmu mnisiego to przyjmuje, co sama junta bardzo często wykorzystywała, ponieważ mogła wtedy no, zwrócić się przeciwko tym północnym mieszkańcom państwa związkowego, mniejszościom etnicznym, które są na północy. Ja najpierw jeszcze chciałabym wrócić na Sri Lankę, zanim, bo Mianma, buddyzm na Mianmie był później, natomiast na chwilę zrobimy sobie krótką przerwę, chyba tym razem nie na piosenkę, a może, nie wiem, czy tam Asia nam tutaj przedstawi. W każdym razie wracamy po krótkiej przerwie. Aha, będzie i muza, i coś jeszcze. W takim razie wracamy po krótkiej przerwie i tym razem pogadamy o Sri Lance. Albo Ceylonie. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne. Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą. Żywą wodą przytopieli za zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Nie chciała Hanna dłużej żyć, zaczęła twardą łódkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej rzekł.
Prawdą żył, piękny za zagoną, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę wokół, kolkę wokół. Czy to bieli za zagoną, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną. Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim. Witamy po przerwie. Julo pisze, ok, czyli mamy w Birmie prześladowania muzułmanów. No mamy i to pokłosi się, i to się odbija zresztą nie tylko na Mianmie, ale odbija się na takim kraju jak Bangladesz chociażby, który tych uchodźców no tak przyjmuje, bo przecież Bangladesz to też państwo muzułmańskie, ale tak niekoniecznie chętnie niekoniecznie chętnie oni teraz zostali, no może nie zamknięci, ale de facto zamknięci na jakimś takiej wyspie, pobudowano no, wielki obóz dla uchodźców, miasteczko dla uchodźców na specjalnie takiej wydzielonej w tym celu wyspie. To jest kompletny dramat. Mam wrażenie, że ci biedni Rohingya to są tacy takie gorący kartofel, którym się kilka krajów przerzuca, nikt ich nie chce. A świat zachodni mówi, ojejku, strasznie, nie róbcie tak, i ma to w nosie, a Australia odsyła tylko łodzie. Blanko, proszę cię, zrób kiedyś audycję o Mianmie, to kraj, o którym niewiele wiadomo. Tak, dokładnie, dobra, okej, no zamówienie jest, to zrobimy. A ja chciałbym program o azjatyckiej części Rosji. Jezu, trzeba to wszystko pozapisywać.
azjatyckiej części Rosji. Jej, ale też mam pomysł na gościa. Ciekawe, czy by przyjął. No, to byłoby fajne. No i reszcie komentarz, czyli religie tylko dzielą, nie łączą. No. Każdy sobie odpowie na to pytanie. No właśnie, dokładnie tak. Bo tutaj jakieś pytanie zaraz padnie. Ono się chyba w tej chwili tworzy, więc jeszcze się. Wojtek Polak pisze, że jest człowiekiem religiosceptycznym, ale chciałby zapytać na poważnie, bez żadnych podtekstów. Czy prawdziwym jest pytanie, że buddyzm zawiera koncepcję głoszącą, że godnym uczynkiem jest oczyszczenie świata z ludzi, którzy w przyszłości mogą okazać się źli? Dobre pytanie. Prewencja. Jedno słowo. Nie. Chyba, czyli nic mi nie wiadomo na ten temat. Aha. Są takie, znaczy problem akurat z tego typu poglądami jest taki, że one się pojawiały w różnych dziwnych, w różnych mniej należących do głównego nurtu formach buddyzmu. Na przykład Japonia zawsze posiadała taką tendencję, i żeby właśnie na swoją specyfikę różne, wszystko co się do niej, że tak powiem, udało sprowadzić, troszeczkę po swojemu zrobić. I rzeczywiście były takie nowe ruchy religijne, które już są starymi ruchami religijnymi, ale nadal są poza głównym nurtem. Z tego co wiem, w Japonii, które właśnie miały takie bardzo ekstremalne podejście do różnych spraw, na przykład wszyscy ci, którzy nie oddają czci jednej konkretnej sutrze, czyli jednemu konkretnemu świętemu tekstowi, no to jakby nie są godni funkcjonowania życia i tak dalej. No więc myślę, że nie powiem, że nie, to znaczy nie powiem, że żadna z grup buddyjskich takiego pomysłu, czy że żadne z tysięcy tekstów buddyjskich takiej idei gdzieś tam nie zaprezentowało, ale na pewno nie jest to coś, co powiedziałbym, w etyce buddyjskiej głównego nurtu by się pojawiało, ponieważ w zasadzie takie twierdzenie nie ma sensu. To znaczy my, w ramach buddyzmu jest jeszcze problem z podmiotowością i z osobową jaźnią, ale powiedzmy, że my jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, ewentualnie możemy wpływać pozytywnie na życie innych ludzi, czyli ułatwiać im doskonalenie się, ale ta zasada niekrzywdzenia, niepozbawiania istot żywych życia jest dość kluczowa, tak? I tutaj nie widzę jakby możliwości, żeby w, powiedziałbym, tekstach doktrynalnych buddyzmu coś takiego się pojawiło. To, że się coś takiego może pojawić w tekstach, które z buddyzmem się wiążą, to już zupełnie inna historia. Myślę, że bliska Sri Lance, o której zaczęłaś mówić. Właśnie, ja zaczęłam mówić o Sri Lance, a Julo też się dopytuje, czyli kto jest wrogiem dla PBS na Sri Lance i dlaczego ma powstać kraj syngalski i buddyjski. I ja właśnie do tego chciałam wrócić. Tak, Sri Lanka to jest jeszcze odrębna historia, bardzo podobna, ale inna, jak to zazwyczaj bywa z historiami. Przede wszystkim Sri Lanka rzeczywiście jest bardzo buddyjska. Od samego swojego początku ten buddyzm jest tam obecny. Tak? Nie powiem, że Sri Lanka jest od początku obszarem buddyjskim, bo mówiłbym wtedy głosem nacjonalistów buddyjsko-syngaleskich, a tak nie jest. Natomiast rzeczywiście Sri Lanka została zbuddyzowana bardzo wcześnie, czy buddyzm został upowszechniony na Sri Lance dość wcześnie, i bardzo mocno od samego początku związał się z Syngalezami, z tą konkretną grupą etniczną. W związku z tym taka zbitka Syngalez-buddysta, buddysta-Syngalez stała się na Sri Lance czymś oczywistym i czymś, co przez większość historii tego obszaru funkcjonowało. Oczywiście to znalazło swój wyraz w konflikcie buddyjsko-hinduskim czy syngalesko-tamilskim, ale nie uprzedzając faktów, jeszcze możemy się tutaj trzymać tych nieco starszych
historii, nieco wcześniejszych dziejów Lanki, ponieważ rzeczywiście bardzo wcześnie Syngalezi czy społeczność buddyjska na Sri Lance wykształciła wiele takich mitów założycielskich, które związane są z postacią Buddy, związane są z tym, że Budda miał Sri Lankę odwiedzić. Co więcej, on nie tylko miał Sri Lankę odwiedzić, ale miał też Sri Lankę oczyścić. Jest mowa o tym, że Budda pojawia się na wyspie i pozbawia władzy, czy pozbawia znaczenia jakszów, czyli istoty w tradycji buddyjskiej uznawane za nadprzyrodzono demoniczne, natomiast bardzo często wydaje się, że był to sposób demonizacji różnych ludów lokalnych. I w związku z tym najprawdopodobniej w tej narracji o Buddzie, który Sri Lankę oczyszcza, mamy do czynienia właśnie z takim przekonaniem, że ci jakszowie zostali, czyli różne rdzenne ludy lankijskie, których było bardzo wiele i nadal częściowo tam funkcjonują, ale zostali w jakiś sposób ideologicznie przez samego Buddę sprowadzeni do rangi demonów, do istot nieludzkich. Co więcej, te teksty, które o tym mówią, czyli kroniki lankijskie, kilka takich kronik buddyjsko-syngaleskich mamy, mówią o tym, że on skłonił tych jakszów do ustąpienia, właśnie wprowadzając w ich serca strach, co jakby jest bardzo mało buddyjską metodą jak na Buddę. No i mamy do czynienia właśnie z takim przygotowaniem terenu pod potomków króla Vijayi, czyli Syngalezów, którzy postrzegani są wtedy w ramach swojej własnej tradycji jako tak naprawdę pierwsi ludzie na Sri Lance, tak? Bo wcześniej mamy tylko istoty demoniczne, a zatem to tak naprawdę Syngalezi są pierwszymi ludźmi i są też od razu w związku z tym buddystami. Więc Sri Lanka staje się taką ziemią, którą Budda sam przygotował Syngalezom, swoim jakąś tam w jakiś sposób wyznawcom. I taka narracja jest rzeczywiście obecna w tekstach lankijskich, w tekstach kronik buddyjskich ze Sri Lanki. To takie, powiedziałbym, odczłowieczanie, taka dehumanizacja innych grup etniczno-religijnych no, miała swój wyraz też w innych miejscach w tych kronikach. Mamy takiego władcę panującego w drugim wieku przed naszą erą, o wdzięcznym imieniu Dutugamunu, ale niech nas tak miło brzmiące imię nie zwiedzie, był to władca, który rządził w czasie pojawienia się Tamilów, tak, czyli mieszkańców Indii Południowych, wyznawców hinduizmu, no choć wtedy o hinduizmie jeszcze trudno mówić, ale powiedzmy nie buddystów, którzy pojawiają się właśnie na wyspie. Król tamilski Yelra miał właśnie taką misję przeprowadzić na Sri Lance i dochodzi do konfliktu zbrojnego. I rzeczywiście kroniki lankijskie mówią o tym, że zwyciężył nasz Dutugamunu, ale to był dla niego duży jakby szok emocjonalny. Przepraszam, zobaczyłam komentarz, przepraszam. Czasami zachowuje się niepoważnie. Dobrze. Przepraszam cię, Krzysztofie. No. Nie, no tam. Dobrze, spokojnie. Ja też go potem zobaczę. Ale już tam. Nie na wizji. No, więc nasz władca jest jakby zdruzgotany tym i rozmawia z obecnymi mnichami, którzy tam są, buddyjscy, i rozmawia z tymi mnichami i dzieli się z tym swoim przerażeniem, że kilka tysięcy ludzi zostało zabitych. Po czym mnisi, i pojawia się tutaj bardzo ważny termin arahat, czyli taka osoba, która jest już jakby na najwyższym stopniu rozwoju duchowego, to znaczy, która posiada wiedzę równą Buddzie i po śmierci już nie będzie się odradzała, po śmierci przejdzie w stan nirwany. Ci właśnie doskonali buddyjscy mnisi mówią mu, żeby się nie przejmował, ponieważ nie popełnił nawet najmniejszego żadnego grzechu czy występku, ponieważ wszyscy ci Tamilowie, których zabił, to nie byli ludzie. Oni nie są buddystami, więc nie są ludźmi, są po prostu jak zwierzęta, więc można je po prostu tutaj w celach takich porządkowych zgładzać. I takie przeświadczenie, jak widać, jest bardzo wczesne, nawet jeżeli ta kronika powstała jednak no, jakiś czas po drugim wieku przed naszą erą, no to nadal tak mamy takie bardzo jasne
utożsamienie buddyzmu, syngalezów, bycia człowiekiem, tak, statusu bycia człowiekiem oraz tych wszystkich innych grup, które nie będąc buddystami, też no, nie są ludźmi. I to trwało, natomiast oczywiście dodatkowego takiego impetu nabrało to w momencie, kiedy pojawili się kolonizatorzy, ponieważ dochodziło do napięć między Syngalezami czy buddystami a chrześcijanami jeszcze w czasach przedbrytyjskich, ale no, gdy Brytyjczycy się pojawili, to również tak to wyglądało. Pamiętajmy o tym, że na Sri Lance sytuacja wyglądała trochę inaczej, to znaczy tam jednak mieliśmy o wiele bardziej jednolite tutaj społeczeństwo i też poziom ingerencji brytyjskiej na Sri Lance nie był tak duży, czy jakby obecności ideologicznej Brytyjczyków na Sri Lance nie był tak duży jak w Indiach, gdzie jakby usunięto elity, czy zostawiono takie pseudoelity muzułmańskie i tyle. Natomiast na Sri Lance misjonarze mieli bardzo ograniczoną działalność. Misjonarze dyskutowali na równych prawach tutaj z mnichami buddyjskimi, więc tak to wyglądało. No i to utożsamienie buddyzmu z narodem oczywiście w ramach ruchu niepodległościowego lankijskiego nabrało dodatkowych tutaj barw. W XIX wieku Agarika Dhammapala, taki wybitny reformator i pierwszy nacjonalista lankijski, no, był, jak właśnie widać, reformatorem buddyzmu, czyli wprowadził w ogóle nowy sposób postrzegania i praktyki buddyjskiej dla Syngalezów, ale też bardzo wyraźnie mówił o tym, że mamy opozycję między Lankijczykami, czyli Syngalezami, czyli buddystami i obcym elementem tamilskim, który no, nie powinien się znajdować na tej świętej ziemi, którą Budda sam swoimi stopami był odwiedził. I to rzeczywiście swoje pokłosie, że tak powiem, zbierało przez dekady i zbiera na Sri Lance nadal. Są, zrobię odskocznię do komentarzy, nawet trzy, ale na komentarzu Jula skończę. Najpierw tutaj pojawił się wątek zrozumienia Indii, jakiś program ma być, nie wiem, zrozumieć Indię i tutaj kolega powiedział powodzenia, zgadzam się. Zrozumieć Indię jest piekielnie trudno, jak się nie zna tekstów kultury, taka jest prawda. Natomiast oczywiście Noe ma rację, że próbować trzeba. Po to powstał program Azja Incognita, po to powstała Kulturazja, w związku z czym oglądajcie nas, czytajcie nas. Krzysztof jest współtwórcą Kulturazji, w związku z czym dlatego mówię nas, nie nas, Blankę. Tylko czytajcie, oglądajcie i na pewno my od tego jesteśmy tutaj, żeby pomóc zrozumieć, chociaż nam też zajęło to sporo czasu, ale myśmy wkuli te teksty kultury na pamięć. I teraz tak, muszę w związku z tym udzielić reprymendy, jako pani doktor udzielę reprymendy. Wojtek Polak, przepraszam być może za niemądre... Słucham? Myślałem, że mi reprymendy. Tobie tam, gdzie tam. Nie napiszesz mi tekstu, to ci nie mogę ten reprymendy udzielić. Wojtek Polak. Przepraszam, że być może za niemądre i powierzchowne pytania, ale ja jestem w tym temacie wielkim ignorantem, ale jak mam w nim przestać być i się nie będę zadawał pytań? No, otóż to. Nie ma niemądrych czy powierzchownych pytań. Na litość bogini. Nie ma. To jest miejsce, w którym każdy, i Azja Inkognita, i Kulturazja, to są miejsca, gdzie każdy może zadać pytanie, które nam może się wydać czasami zaskakujące, bo my po tych latach już spędzonych w tym całym Oriencie, to uważamy, że wszyscy wszystko wiedzą, a czy pewne rzeczy przyjmują za oczywiste, to jest oczywiście totalnie bezsensowne myślenie, ale nie uważamy tego za niemądre, bo ja nie mam pojęcia o logarytmach, zatrzymałam się na tym z matematyki. Nie uważam, że moje pytanie, co to są logarytmy, jest niemądre. Po prostu ja tego nie wiem. Gdyż, nie wywołuj wilka z lasu, bo ci ktoś odpowie. O Boże, no tak. W każdym razie, ten przydługi mój wywód miał na celu
po prostu powiedzenie, że tutaj nie ma czegoś takiego jak niemądre pytania. Pytajcie o wszystko. Niemądre są tylko odpowiedzi. No właśnie, i mam nadzieję, że to nie jak takiej niemądrej odpowiedzi udzielę. W związku z czym proszę was wszystkich, pytajcie, a nawet o rzeczy, które wam się wydają totalnie głupie i niemądre i oczywiste. W jednym odcinku, jak ja byłam gościnią Marty Woźniak, ktoś zadał pytanie, czym się różni hidżab od nikabu. Ja zgłupiałam, bo dla mnie to jest oczywiste, a tymczasem ktoś miał prawo tego nie wiedzieć. W związku z czym nie ma głupich pytań, nie ma pytań niemądrych, czy nie ma ignorantów, po prostu czegoś nie wiemy. A my po to tu jesteśmy. Na litość boską, jesteśmy orientalistami. Pandemia pokazała, że jesteśmy społecznie nieprzydatni. W związku z czym chociaż teraz się przydajmy. Tak? Dobra. To teraz, Julo. Boże. Zgubiłam się. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Dokładnie tak. Dobra, Julo tutaj pisał, ja zaraz znajdę. Okej, okay. Szef nacjonalistów dostaje karę 6 lat paki, poprzedni prezydent Sri Lanki go ułaskawia po 9 miesiącach odsiadki, a obecny powołał go właśnie do Rady Prezydenckiej. No hello, Julo. A co ty, w jakim ty kraju żyjesz? Jeden kraj, jedno prawo, czyli hasło wyborcze obecnego prezydenta pasuje ekstremistycznej buddyjskiej. Tak, a jakie to prawo? Pamiętajmy o tym, że ten termin prawo, tutaj jak on się będzie zawsze pojawiał, to nie oznacza prawa tylko i wyłącznie jako systemu karnego czy jakiegoś systemu legislacyjnego, no nie wiem, porządku prawnego, tak jak my go rozumiemy. Termin prawo to jest dhamma, to w większości języków i jakby systemów światopoglądowych filozoficzno-religijnych w Azji Południowej, to jest prawo związane z konkretną propozycją religijną. Tak? Dhamma to jest prawo buddyjskie, to nie będzie, nie wiem, świeckie prawo, to nie będzie zastanawianie się, czy to będzie tradycja kontynentalna czy anglosaska, jeżeli chodzi o prawodawstwo, tylko mamy tutaj do czynienia z prawem buddyjskim. Tak interpretowanym, jak interpretowanym i przekutym na, powiedziałbym, państwowo-narodowe potrzeby. Ale nie jest to nic dziwnego, ponieważ te państwa Azji Południowo-Wschodniej też tę tradycję szeroko rozumianą tekstów normatywno-prawnych z Indii przejęły i też takie, powiedziałbym, lokalne, zawsze to bawi, bo mówimy o państwach, które często mają nieporównywalnie większą liczebność niż na przykład Polska, ale lokalne systemy czy tradycje prawne są obecne i one są związane no właśnie z buddyzmem, z nauką buddyjską. Także jeden kraj, jedno prawo równa się jedna religia. Krzysztof, to podsumowując, tak powoli zbliżamy się do końca, znaczy nie odcinka, bo potem jeszcze przez chwilkę ja zostanę tutaj sama samiusieńka. Do końca ciebie. Widzicie analogię do polskiej, katofaszystowskiej. Ja zawsze będę mówić, że wiecie co, dzisiaj zapisywałam się na szczepienie i powiedziałam, że jak nic zadzwonią, oddzwonią do mnie w trakcie programu i jak nic właśnie ktoś dzwoni. No dobra, mówiłam, jestem czarownicą. Każdy fundamentalizm jest taki sam w każdej religii. Jest ksenofobiczny, jest szowinistyczny, nacjonalistyczny, rasistowski i jaki tam można powiedzieć, nie wiem, Krzyś, czy się ze mną zgadzasz, ale ja po prostu uważam, że nie ma czegoś takiego jak islam jest faszystowski, czy nie wiem, szowinistyczny. Nie. W założeniu islam zakłada równość, tak, hinduizm zakłada tam coś tam. Chodzi mi po prostu coś o to, że te założenia są bardzo piękne, natomiast ludzie je wypaczają. Ja uważam, że założenie chrześcijaństwa jest bardzo fajne, tak, i ja bym nawet nie, no przepraszam, ale kolega Krzysztof ma jakiegoś zwierzaka. Przepraszam. My tutaj
My tutaj o religiach, o fundamentalizmie, a tutaj... Nie mam. Córkę mam, ale to się nie liczy. Chociaż zachowanie ma bardzo podobne do potomstwa Blanki, także... Nie miał, tak. Czy... Zdziwiłabyś się. Aha, okej, dobra. Dobra, racja. Dobra, pozdrawiamy Emilkę. I mówimy, liczymy, że nigdy nie pójdzie ślady taty, nie zostanie orientalistą, tylko będzie miała zawód społecznie przydatny. Każda skrajność jest zła, no dokładnie tak, i każda skrajność jest zła, każdy fundamentalizm jest zły i każdy fundamentalizm potrafi wypaczyć naprawdę dobre założenia. Wiele razy widziałam memy, w której Jezus tam wygląda z chmurki i mówi tak, my moskie, a oni w ogóle nie słuchali, oni mają uszy do wywieszania maseczki, tylko po to, a nie do słuchania nas, w związku z czym to tak jest. Islam to równość? Dobra. Trzeba zrobić odcinek o islamie. Znaczy wiesz co, ja bym w ogóle jakby poszedł jeszcze krok dalej o tym, co ty mówisz, bo ty tak zawsze idealistycznie tam o tych jakichś założeniach religii i tak dalej. Jakby no ja bym powiedział, że w ogóle zdekonstruujmy to, tak? To znaczy my mamy zachowania. Mamy zachowania seksistowskie, mamy zachowania nacjonalistyczne, mamy zachowania ksenofobiczne i tak dalej, tak? One są elementem każdego społeczeństwa, każdej wspólnoty, która sobie funkcjonuje. W każdej wspólnocie w jakimś stopniu takie zachowania się pojawiają. To, czy one są zauważalne, czy nie, czy mają charakter jakichś indywidualnych przekonań, to jest kwestia, powiedziałbym, momentu dziejowego i tego, czy jakaś, powiedziałbym, taka ideologia ma głos, czy nie. Tak, więc mamy po prostu zachowania jakieś społecznie negatywne i one mogą być motywowane, wtórnie motywowane, czy wyjaśnialne tak naprawdę, wyjaśniane za pomocą jakichś konkretnych idei religijnych albo niereligijnych, bo to może być, nie wiem, w imię demokracji też się różne cudne rzeczy robi, tak? Oczywiście mówimy o fundamentalizmach religijnych i spójrzmy sobie na rewolucję francuską. No właśnie. Flagowy przykład tego, co się pięknie wtedy zadziało w imię wolności, równości i braterstwa. Tak, gdzie była wolność, równość i braterstwo, ale tylko takie, jakie są nasze, tak? I tylko wolność, równość i braterstwo tych, którzy akurat mają broń. Więc tak to wygląda. No. A jeżeli chodzi o religię i w ogóle, powiedziałbym, systemy religijno-światopoglądowe, to one, kolejna rzecz, i jakby zamilknę tym akcentem, to, że one zawsze są wewnętrznie sprzeczne. To znaczy. Nie jesteśmy w stanie jako ludzie z naszym umysłem, z naszym, powiedziałbym, wyposażeniem poznawczym utrzymywać spójnej wizji rzeczywistości non-stop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie jesteśmy w stanie wyjaśniać sobie, dlaczego istnieje zło, skoro Bóg jest miłosierny. Nie jesteśmy w stanie sobie wyjaśniać, dlaczego ludzie się zabijają i tak dalej, i tak dalej. Dlatego systemy religijne, światopoglądowe zawsze są wewnętrznie sprzeczne, bo inaczej by się nie dało, tak? To znaczy my często tworzymy ad hoc jakieś interpretacje religijne, interpretacje doktryn religijnych, dostosowujemy je do naszej potrzeby w oparciu o to, co w danym momencie się dzieje. Jeżeli dla danej części wspólnoty w danym momencie interpretacja religii, która będzie mówiła, że musimy pójść i zabijać, będzie w jakiś sposób społecznie, ewolucyjnie, jakkolwiek inaczej opłacalna, to oni to zrobią. To nie jest kwestia tego, czy islam jest za równością, czy buddyzm jest pokojowy, tylko po prostu tak działają nasze umysły. Od czasu paleolitu do teraz jesteśmy tym samym gatunkiem, tak samo myślimy. Może to nie jest najbardziej pozytywny obraz człowieka, jaki mamy, ale jest dość prawdziwy, tak? Jesteśmy jaskiniowcami i walczymy ze sobą o wszystko, o zasoby. Tylko zasoby się zmieniły. Nie wszędzie na świecie, niestety. Nie wszędzie na świecie. Nie wszędzie na świecie. I taki wewnętrznie sprzeczny jest Martin Paul. Jezus obiecywał życie wieczne, tylko pójdź za mną. Islam miał dać światu pokój, o ile wszyscy przejdą na islam. Żydzi dalej czekają na swojego Mesjasza, który im znów powie, że są specjalni. Nic z tego. No to jest strasznie dużo, to jest strasznie uproszczenie, Martin, moim zdaniem.
No to musielibyśmy tutaj 40 minut rozmawiać o założeniach religii, O religiach. o religiach, tak. Więc, bardzo chętnie, ale nie za tydzień. Nie, za tydzień już mam nadzieję, że gościni będzie, tak jak jest umówiona od wczoraj. Przedwczoraj. Dobrze, czyli ten buddyzm jest tak samo wewnętrznie sprzeczny, tak samo bywa fundamentalny i tak samo może mieć dwie twarze, czyli tak jak mówiłam w zajawce, tę łagodną, uśmiechniętą, ciepłą twarz Dalai Lamy i tę zaciętą, pełną nienawiści, bo umówmy się, że można to tak powiedzieć, twarz Asina Biratchu z Birmy czy też Mianmy. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo. Ja również. Dzięki za obecność. My teraz zrobimy sobie chwilkę przerwy na muzykę. Ja jeszcze do Was na jakieś 20 minut wrócę, a z Krzyśkiem się widzimy za jakiś czas. Nie wiem kiedy, ale pewnie tak, a zawsze możecie czytać jego teksty na Kulturazji. Jutro. Napiszesz go wreszcie. Dobrze, to jutra na Kulturazji, a na razie przerwa na muzykę. Dobranoc. Wszyscy wierzymy w Ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zapiera nieznany świat. Ciebie dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zabiera nieznany świat. Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte.
fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w Resecie Obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. My tutaj w Azji Inkognita też nie chowamy głowy w piasek i jakie pada pytanie od widzów, to na nie odpowiadamy. Ja albo ekspert, którego zaproszę, bo ja też wszystkiego nie wiem. No a ponieważ padło pytanie o kropkę, konkretnie kropkę na czole Hindusów, to ja obiecałam i odpowiadam. Patrzę, ile mam czasu, dobra, powinnam się wyrobić. Okej, okay, więc faktycznie Hindusi na czole noszą całkiem, mogą nosić całkiem sporo znaków, mogą nie nosić w ogóle nic i to też jest okej. Okay. Współcześnie rzeczywiście coraz więcej, zwłaszcza młodych ludzi, z tego oznakowania, mówiąc brzydko, rezygnuje. No ale dobrze, żeby się wyrobić, bo ja mam tendencję do dygresji niestety, to żeby się wyrobić, postaram się trzymać się w ryzach. No i tak, pierwszy rodzaj kropki, czyli ten, czyli ta właśnie ta kropka, to jest po prostu oczywiście bindi. Tutaj zaraz pokażę, znaczy ja pokażę. Asia niezawodna, która ten program w ogóle jakoś tam sprawia, że on w ogóle funkcjonuje. Asia za chwilkę pokaże zdjęcie kropki bindi. I nazwa tego pochodzi dosłownie od... O, tutaj pani, to jest z Bengalu Zachodniego, z Sundarbanu zdjęcie, pani ma kropkę na czole. To jest właśnie bindi. Pani ma także sindur, czyli przedziałek w, czy, przepraszam, cynober w przedziałku, ale to zaraz powiem, tylko chciałam zasygnalizować. No, w każdym razie to jest właśnie bindi. Asia, możesz następne zdjęcie śmiało dawać, a ja tutaj będę mówiła. Więc w językach indyjskich, w zależności od języka, zaraz będzie lepiej, kapitanie, widać będzie lepsze zdjęcie. O, tutaj wyraźnie widać, że pani ma między brwiami na czole czerwoną kropkę. I to jest właśnie bindi. Pochodzi to słowo z języków indyjskich, różnie, bo bywa bindi, bindu, i oznacza po prostu kropkę. To jest bardzo istotny znak, który jednakże powoli traci swoje znaczenie. Asia, możemy prosić cię o trzecie zdjęcie. Tam też będzie kropka, czyli bindi. Tak, pani, a to chyba, nie wiem, gdzie to było, nie pamiętam, ale już na pewno nie Bengal, sądząc po napisach. Nie, więc to nie jest snajper na czole, tylko to jest, według Ajurwedy, jak wiecie albo nie wiecie, ciało ma 7 ciakr, szósta ciakra, bardzo ważna, znajduje się właśnie w tym miejscu, gdzie jest umiejscowiane bindi. Dzięki, Asia, za zdjęcia. Na razie. I teraz o co chodzi? Ta kropka w tym miejscu ma kilka znaczeń. Na początku mogła mieć, czy mogła, miała takie znaczenie, choroba wedyczna. Przepraszam, ale to jest dobre. Krzysztof to doceni. Ona powstrzymuje uciekającą energię, bo ta ciakra to tutaj odnosi się między innymi do energii. Ale bindi odnosi się także do kwestii religijnych, ponieważ w hinduizmie istnieje wiara w tak zwane trzecie oko, które ma każdy człowiek. I
te oczy widoczne są do patrzenia na świat zewnętrzny, a trzecie oko ma patrzeć do wewnątrz, ma patrzeć na Boga. W związku z czym ta kropka w tym miejscu przypomina o tym, że należy myśleć o Bogu, że należy się zwrócić tak do wewnątrz siebie, patrzeć, myśleć o Bogu, pamiętać o religii, pamiętać o nakazach religijnych, no i też zwrócić się na to życie wewnętrzne, życie religijne, a nie tylko ten świat materialny. Myślę, że każdemu zdarza się zapominać, że czasami, że mamy jeszcze coś takiego, duchowość, totalnie w oderwaniu od religii, już to mówię, i ta kropka o tym przypomina. Natomiast to się oczywiście zmienia i też różni, bo w Indiach wszystko zależy od regionu, a korzeń dużo zależy od regionu. Także Bindi mają, ma znaczenie inne, mianowicie głównie na północy Indii, w tych Stanach Północnych, może oznaczać i oznacza status małżeński, po prostu, że kobieta jest mężatką, że jest pod ochroną mężczyzny, męża. I wtedy ta kropka ma kolor czerwony. Tilaka będzie zaraz. Tomaszu, Szyndrze, Tomasz, tak, Tilaka będzie zaraz. Na razie mówimy właśnie o Bindi, tej totalnie okrągłej kropce. Na wszystkich ciakrach się maluje kropki? Nie na wszystkich. No to jest taka specjalna, to się łączy właśnie z tą ideą trzeciego oka i może dlatego ona tutaj tak wylądowała między tymi brwiami. I tak jak powiedziałam, na północy Indii może to oznaczać, że kobieta po prostu jest mężatką i to chyba z tym najbardziej nam się na zachodzie kojarzy. Ona nie jest teofobię wypalana jak stado, to nie jest znakowanie ludzi. To jest pasta z cynobru. Tak, z cynobru, dlatego ona ma takie zabarwienie, albo z innych, pasta sandałowa, no różne są te specyfiki. Dziś to najczęściej jest po prostu naklejka. Bardzo czasami widać na filmach bollywoodzkich, jak kobieta sobie bierze to i na lustro nakleja przed wieczorną toaletą. Po prostu jest łatwiej, czyściej, bardziej higienicznie. I teraz tak, oczywiście głównie na północy Indii, Lubomirze, to jest traktowane jako oznaka statusu małżeńskiego, natomiast oczywiście można to nosić w każdej części Indii. Nie zawsze jako oznakę małżeńską. Aha, no i dlaczego? Dlaczego wtedy jest czerwona? Czerwień to jest kolor kojarzony z płodnością, z małżeństwem. Dlatego panny młode noszą czerwone sari, dlatego maluje im się czerwoną henną stopy, dlatego wkładają stopę do naczynia z czerwoną henną, żeby postawić pierwszy krok właśnie w tej czerwieni w nowym domu. Co tam jeszcze jest czerwone? No, chyba to wszystko. No i teraz tak jak powiedziałam, to może być oznaka religijności, to może oznaczać także stan małżeński, a może po prostu być ozdobą. Coraz częściej, zwłaszcza na południu Indii, bindi noszone jest stopę od spodu czy z wierzchu. Stopę od spodu maluje się na czerwono. Najczęściej, coraz częściej jest to po prostu jako
ozdoba i może mieć już wtedy różne kolory, może mieć formę naklejki, może mieć być ozdobiona różnymi, nie wiem, świecidełkami i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście przechodzimy do tego drugiego pytania, czyli tilaka. Tilaka zaraz nam Asia pokaże na zdjęciu. Tilaka jest umieszczana najczęściej na czole, ale niekoniecznie. Może być też na innych częściach ciała. Ja Wam pokażę na czole, bo jest najbardziej popularna. To są takie czerwone kreski, też robione mniej więcej tym samym barwnikiem. I to jest akurat tilaka wisznoicka, bardzo prosta, ale może mieć różne postacie. Nie wiem, zaraz Asia pokaże kolejne zdjęcie, tam jest zbliżenie na te panie. To są panie z Kerali, to zdjęcie robiłam w Kerali. I tutaj tak, i widać właśnie tę kreskę. Ona może się też ciągnąć przez całe czoło, może być połączona z bindi, może być jedną kreską, może być dwiema kreskami. Z kolei w siwaizmie są to zawsze trzy kreski poziome. I o ile wisznoicka tilaka malowana jest najczęściej właśnie barwnikiem, tak przynajmniej w założeniu tilaka siwaicka powinna być malowana popiołem. Trzecie zdjęcie to chyba też jest tilaka. Asia zaraz nam pokaże. Te krechy to flamastrem. Nie, to nie jest malowane flamastrem, to są specjalne barwniki, często barwniki naturalne. Bardzo często jest to cynober. Tutaj ktoś zwrócił uwagę, że... A nie, to już nie jest tilaka, to jest asceta, siwaicki, on też ma właśnie znak na czole, najprawdopodobniej też namalowany cynobrem. To z kolei jest w zdjęcie z Bengalu, z Ghatów, z Babu Ghat w Kolkacie, w trakcie święta Durga Puja i to oznacza też, może być nawiązanie do trzeciego oka, czyli zwrócenia się do tego świata wewnętrznego, zwrócenia się, odwrócenia się od świata materialnego. Dzięki, Asia. Mówiłam też jeszcze o cynobrze, czyli sindur w przedziałku. Ta pani pierwsza z pierwszego zdjęcia miała to, tylko że no niestety zdjęcie niewyraźne. Natomiast sindur, nie wiem czy oglądaliście film Om Shanti Om, tam główna bohaterka mówiła, że cynober to korona na głowie panny młodej. No i rzeczywiście status małżeński w ciąży w Indiach jest statusem bardzo pożądanym i ten cynober jest obiektem marzeń. W momencie zaślubin pannie młodej, no już właściwie żonie młodej, maluje się tutaj dosłownie przedziałek tym barwnikiem, cynobrem i to jest oznaka jej statusu małżeńskiego. Ona może oczywiście nosić to na co dzień. No i jeszcze Asia nam da inne, ostatnie zdjęcia, kolejne. Czym się różni jeszcze może tilaka od bindi? Otóż tilaka się po prostu jest ciągle symbolem religijnym. Bindi się zdesakralizowało, jeśli można użyć takiego słowa, i jest bardziej już takim troszeczkę symbolem, jest noszonym przez także przez na przykład kobiety muzułmanki w Bangladeszu, które uważają to za symbol przynależności etnicznej, a nie religijnej. To jest zdjęcie znowu z Kerali, ze świątyni Trikakkaram pod Kocinem, o ile pamiętam, tak. I to są już znaki,
Ich może być mnóstwo. Tata z córką przyszli na obchody święta Onam. To jest troszeczkę taka pozostałość po wizycie w świątyni, ponieważ po wizycie w świątyni najczęściej smaruje się właśnie czoło, może cynobrem, ale niekoniecznie. I to jest taki wyraz tego, że się było w świątyni, otrzymało błogosławieństwo bóstw. I tutaj to też są takie wzory, tutaj są związane z już bardzo południowe, ja sama też całkowicie nie znam ich znaczenia, bo tutaj każda kreska ma inne znaczenie. I jeszcze coś zostało, Asia, ze zdjęć, zaraz zobaczymy, bo już musimy powoli kończyć. Coś jak kibice na stadionach? Nie? No nie wiem. No i tutaj dziewczynka, która brała udział w procesji w trakcie właśnie święta Onam, też ma taki znak na czole. Ich może być bardzo wiele. Chyba na następnym zdjęciu jeszcze są dziewczynki, które też miały takie znaki porobione barwnikami. One się różnią w zależności od regionu Indii, od religii. Natomiast, o właśnie, dziewczęta mają na czołach znak, że otrzymały błogosławieństwo w świątyni. O tym święcie kiedyś też opowiem i pokażę więcej zdjęć, bo jest bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, to ja dziękuję już bardzo, Asia, za zdjęcia. Chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o Tilakę, to ona ciągle jest tym symbolem religijnym i po jej kształcie wyznawcy poszczególnych odłamów wisznuizmu czy siwaizmu, właściwie do wisznuizmu, poznają po prostu, jaki to jest odłam, bo każda kreska tam ma inne znaczenie, odnosi się do jakiegoś innego symbolu, ale wisznuita, który zobaczy drugiego wisznuita z Tilaką, jest w stanie mniej więcej powiedzieć, z jakiego odłamu, jaki odłam tej religii jego ten spotkany człowiek wyznaje. Mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczyłam, o co chodzi. Julo, dziękuję Ci bardzo. To było chyba Twoje pytanie, Julo, więc cieszę się, że jesteś zadowolony z odpowiedzi. Na dzisiaj kończymy. Jeśli chcecie dalej oglądać, mimo ewidentnych braków prowadzącej, to zapraszam w przyszłym tygodniu, to już będzie grudzień. Zapraszam i zrobimy mały skok w bok, czyli wyskoczymy na kontynent, który jest jeszcze chyba bardziej mniej znany niż Azja, czyli do Afryki. Ale ponieważ afrykanistyka podlega pod orientalistykę, to czuję się usprawiedliwiona. Moją gościnią będzie dr Zuzanna Augustyniak, afrykanistka, a porozmawiamy o kobietach afrykańskich, jeżeli w ogóle można użyć takiego uogólnienia. Bardzo dziękuję za Waszą obecność dzisiaj. No i życzę fajnych 2 godzin przy następnym programie. Pozdrowię kotki. Zaraz je uściskam. Dzięki za wszelkie słowa wsparcia. No i dobranoc, do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski.